For some, discovering the secrets of the world is the only way to live. A więc witajcie w kolejnym odcinku z Rise of the Tomb Raider. Misja na początek bardzo mocna, pokonaj niedźwiedzia, także odcinek zaczynamy z grubej rury. Jak wiecie, prawdopodobnie w poprzednim odcinku niedźwiedź chciał nas dopaść, ale udało nam się uciec. Dzisiaj natomiast będziemy musieli mu stawić czoła. Także dobra, spróbujmy. Łuk już przygotowany. Ale czy jakiś mam wybór tych strzał, czy coś? Ej, chyba mam. Dobra. Okej. Dobra, znikło. Już myślałem, że nie będę wiedział, jak to wyłączyć. Zabało miejsca na walkę. Tak, także prawdopodobnie będziesz chciała go wybawić. O właśnie, o to mi chodziło. Chodź, niedźwiedziu. Okej, spadamy. I to szybko. Laro, biegiem, on mnie goni. Dobra, na spokojnie. Dobra, ładne przycelowanie. Biegaj, biegaj, dużo! Dużo biegaj! Nie wiem, czy dostał. Okej, okej, na razie jest w porządku, trzymamy się. Dobra, teraz dopiero pierwsze oberwanie, także... Nic się nie stało, Laro. A, ty spryciarzu, ty! Dobra, dostał znowu. Ale nie jest łatwo, nie jest łatwo. Jest! Jest! Udało się! Tylko raz nas glebnął na ziemię. Także nie było to jakoś... No chciałem powiedzieć trudne, ale było z drugiej strony trudne. Bo gdyby nie uniki, to by było na pewno jeszcze trudniej. By kilka razy nas mógł pokonać. Skóra niedźwiedzia. Chciałem przeczytać, ale mi po prostu już znikło. Przeszukaj jaskinię, aby znaleźć wyjście. Ale czy mogę tutaj sobie właśnie wziąć... Ej, coś jest, dawaj, dawaj. Jak skórę niedźwiedzia, no to będę musiał go oprawić z tej skóry. Pewnie nam się przyda, bym przeczytał, to bym wiedział. A wy możecie zrobić oczywiście pauzę i sobie przeczytać na spokojnie, jeżeli ktoś nie zdąży. A ja to sobie dopiero przeczytam przy montowaniu. Także jesteśmy uzgodnieni. Ta jaskinia była tędy, dobra. Ale wiecie co? Właśnie, tutaj bym sobie wziął kilka strzał. Tutaj jest kuferek. Mile widziane. Dziękujemy. Teraz możemy się udać tu. Jeszcze gdzieś po drodze, jak biegłem z tym niedźwiedziem, to widziałem, że tutaj gdzieś był muchomorek. O, proszę bardzo. No i jest. Dobra, tutaj mamy też troszeczkę do odkrycia. Kuferek. Tu będzie drugi kuferek. A czy z tym będę mógł oprawić? Też. Okej. Okay. Tutaj co mamy? Wyciągnąłem wiele wniosków z rzeczy. Okej, okay, dobra. Wyciągnął, to mi to wystarczy. A w tym kuferku co znajdziemy? O, ten kuferek dość porządny. Mocno się trzyma, także może coś ciekawego. Element pistoletu. O, proszę bardzo. No to takie kuferki mogą nam przynieść broń palną. Zobaczymy. I tutaj gdzieś było przejście. Okej, okay, musimy się przebić przez ten mur. Dawaj, Laro, mocno. Tyle powinno wystarczyć, co? Jasne. Dobra, lecimy dalej. O, ale tu fajnie, jaskinia lodowca. Podążaj szlakiem mongolskim i szukaj śladów zaginionego miasta. Nie ma problemu. Wow, ale nas rzuciło. Tu nic nie będzie, tu jest tylko ściana, żeby po prostu się spiąć, najwyżej z powrotem. Ale my z powrotem nie chcemy się wracać. Ej, ale ta fajnie, od razu mi przypomina tę epokę lodowcową trochę. Mańka! Będzie zimno. No, nie ukrywam. Nie ukrywam, już powinno ci być trochę zimno. O, kuferek! Warto w sumie wam powiem podświetlać co jakiś czas, bo możemy właśnie ominąć coś. Coś przegapić. Widać tu rękę mongolskiego rzemieślnika. Być może. Czy będziemy mogli to wykorzystać, czy to jest tylko taka ozdóbka? O, już wiem chyba, o co ci chodziło z zimnem.
Jak masz pływać w wodzie, to pozdro. Musimy zanurkować. W taki sposób. Okej. Także Laro, sobie płyniemy. No spokojnie. Ej, tu mogę i tu mogę. Gdzie nas droga w sumie prowadzi? Tu. A ja bym chciał na chwilkę tylko tutaj zobaczyć. Czy coś tutaj jest? No jasne. Przynajmniej na chwilę się ogrzeje. Swego rodzaju. Ale czym się ogrzeje Pazixer? Po prostu wyjdzie z wody, tak? Po prostu wyjdzie z wody, to się ogrzeje. W wodzie na pewno jest zimniej niż... gdy w niej nie jest. No jeżeli mowa tu o właśnie pocelodowca, no to, to tym bardziej. Jeszcze ma nurkować, łe. Okej. I tu kogoś nie będzie? Ognisko? Ktoś zostawił ognisko. Oj, może się ugrzać. To tu się ugrzej, ładnie. A my sobie sprawdźmy, co możemy zrobić. Broń. Coś jest dostępne w broni. Co takiego? Coś takiego. Dobra, sobie od razu to użyję. Tutaj też sobie podrasujemy. Zmiana broni. Ej! Ej, stroje mamy. Ty, nie gadaj. To jest nasz podstawowy? Chyba nie, co? Uuuu, i tych strojów jest dosyć. Także w obozie możemy sobie zmienić strój. I w sumie ja bym to zrobił na początek, żeby troszeczkę dać jej nowe ciuchy, bo jest teraz mokra, tak? Wyszła dopiero z wody. Także ja bym dał jej nowe ciuchy, tylko byśmy musieli sobie poszukać, który ciuch tutaj najbardziej fajnie tak wygląda. Duchowy tkacz. O, ten jest w porządku nawet. To bym zostawił sobie na razie to. Umiejętność, jakbym sobie coś cyknął, jeżeli możemy. Ławca twardziela, może do twardziela coś ciekawego będzie. Szybsze wytwarzanie przedmiotu do rzucania, to tak nie. Bomby, dobra, to może na razie zostawmy. Awanturnik, co ma do dyspozycji? Lara ponosi mniejsze obrażenia od wrogów. Okej. Znaczące zmniejszenie obrażeń od wybuchów i ognia, okej. Możliwość obezwładnienia. I ciała wrogów zabitych ukrycia zostaną automatycznie przeszukane w celu zdobycia suro. Ej, to jest w porządku. To ja biorę jak najbardziej. Dobra. I mamy, kurczę, nowy strój. Ale fajny, elegancki. Ale nie wiedziałem, że coś takiego jest do dyspozycji. Ale już się dowiedzieliśmy. Także możemy sobie stroje, słuchajcie, zmieniać. Fajna sprawa. O, w tych pojemnikach możemy znaleźć nagrodę. Także to jest ciekawa heca. Okej. Także lecimy dalej, Laro. Przygoda czeka. Piszcie, jak wam się podoba oczywiście seria, dajcie znać, już to jest chyba trzeci odcinek, ale gra ma swój klimacik. No i też czekałem sobie, żeby zagrać w taką przygodową grę. Tomb Raider oczywiście, Rise of the Tomb Raider, może tak to nam właśnie załatał. Bizantyjska galera wojenna. O, ja mam wrażenie, że to kiedyś spadnie, nie? To jest na krawędzi. I ja mam wrażenie, że prędzej czy później to spadnie. Jak będziemy bliżej tego, tak? Przyczuwam. Okej, ładne, ładnie tutaj się chwyciłaś, elegancko. Tutaj, teraz, tutaj. Tutaj, teraz, tutaj. Tutaj sobie podejdźmy. Tu będziemy... Mongolskie przechodzili tędy. Ale słuchaj. Zaginione miasto musi być blisko. Tędy czy tędy? Może tędy, jak nie spadnę. O, tu mi chodzi tylko, żeby troszeczkę poeksplorować, żeby od razu nie cisnąć też linii fabularnej, tylko troszeczkę też sprawdzić, co jest do dyspozycji. Tam coś muszę tam się musi dostać. Być. Właśnie. Na spokojnie, Laro. Nie śpiesz się. I hopsa. Ładnie. Co to jest? Czym nam to pomoże? A może nam to po prostu robi przejście? Muszę jakoś skruszyć ten lód. Okej. To jest niebezpieczne trochę, ale... Lara sobie poradzi, co nie, Laro? Okej. Tak, udało się. Dobra. Ej, coś mogę wziąć.
O! Tutaj kolejne jakieś... Nasz statek przedmioty Maria. Bym pominął. Chociaż jest... to do odtwarzania to mnie tak mniej interesuje, ale jak jest podświetlone, to jak najbardziej ja chcę to właśnie aktywować, nie? Hopsa, Laro. Troszeczkę hopsa, hopsa. I jesteśmy troszeczkę na lepszej pozycji, już troszeczkę jest bezpieczniej. Łe, ty tak nie rób. Laro, chyba nie chcesz spać, bo... Właśnie jak, wiecie, grałem w Tomb Raider, tamtą część, to była pierwsza taka część, to wiecie, że wszystko fajnie, przygoda elegancko, ale ginąłem dużo razy. No i tutaj będę starał się zrobić to jak najmniej razy. Okej, okay, o co tutaj chodzi? Aha, muszę kręcić, ja przed momentem myślałem, że mi się gra zacięła. Okej, okay. Dobra. No mniejsza z tym ogólnie. Ja nie wiem, czy dobrze zrobiłem, czy niedobrze zrobiłem. Muszę wybrać odpowiedni moment. Do czego? A żeby to rozwalić, czy o co tu chodzi w ogóle? Dobra, i co? Kręcimy. To nam zjeżdża w dół. Okej. Okay. Zjechano na dół. Pusz... Nie! Nie puszczaj tam na dół, zrób! Bo masz... Jak już to puścić, musimy w dobrym momencie przebiec, bo nie wiem, o co tu chodzi. Pewnie, na pewno coś jest na czas. Lara! Na spokojnie, ty nie puszczaj tak szybko. Okej, okay, puść, puść. Okej. Okay. Biegiem tutaj. Okej. Okay. Otworzyło nam się przejście. Udało się. Teraz muszę się dowiedzieć, co tam jest. Dowiedzieć się, tak? Ale jak tam wejść, Laro? A wiecie co? Tak se patrzę. I w sumie chyba tutaj nam się to zrobiło przejść. Czyli nie będziemy musieli wchodzić specjalnie tam, gdzie wcześniej. Tylko tutaj wystarczyło się wdrapać. O Q nie wspomnę. Q teraz włączyłem. Ale to już mniejsza z tym. Widziałem tą ścianę lodową, także mówię, że coś takiego będzie na pewno miało miejsce. Łap się, ej, Lara. Ty uważaj, tak nie rób. Dobra, wejdź, wejdź, wejdź. Tutaj i tutaj widzę, że będę mógł się przedostać dalej. I nie wiem, czy ja dobrze idę, czy to jest druga strona tego. Czy tam i tak, tak byśmy dostali? Możliwe, tylko ta była na pewno trudniejsza. Chociaż kto wie, może to jest po prostu cały czas eksploracja, może cały czas nie idziemy jeszcze tą linią fabularną, tylko troszeczkę odeszliśmy od tego, od tej drogi naszej, od tej trasy. W tej księdze wyszczególniono techniki łucznicze wrogów Cesarstwa Bizantyjskiego. Okej, okay, ambitne osiągnięcie. Pradawne umiejętności pozwala szybko wystrzelić dwie strzały bez potrzeby wyciągania strzały z kołczana. To nam bardzo by się przydało w walce z niebezpieczeństwem. Aby szybko wystrzelić jedną strzałę, po drugiej naciśnij krótko i puść LPM po wystrzeleniu pierwszej strzały. Ma się rozumieć. Grobowiec ukończony. Statek lodowy. Czyli to był chyba taki grobowiec, czyli po prostu zeszliśmy sobie z trasy. I czy tu będzie jakiś skrót? Musi być skrót. Raczej nie będziemy się wracać tędy. Tutaj się chwyć, Laro. Jeszcze raz. I myk. Teraz będziemy już na naszej dobrej trasie. Tak jest. Okej. Okay. Pobiegnijmy sobie tędy. Skoczmy sobie tutaj. Cały czas na sprincie. Musimy se pobiegać. Coś tutaj mamy, trzeba brać. Antyczne monety! Zawsze mogą się w czymś nam przydać. O nie, woda! Znowu będzie zimno, dopiero co zmieniliśmy jej strój, nie? Okej. Okay. Przez moment było niebezpiecznie, myślałem, że nie wypłyniemy. Jakoś się nam udało. Okej, okay, Laro, na spokojnie.
Póki nie ma wrogu, jest spoko, nie? Na spokojnie możemy przeżywać przygodę, nie patrząc na niebezpieczeństwo, nie? Okej. I jesteśmy gdzieś dalej. Gdzieś dalej. Jest ognisko, wiecie? Jest ognisko. I jest cutscenka. O nie! Powiedz, że jesteś po naszej stronie. No powiedz to. Nie jestem waszym wrogiem. To się jeszcze okaże. Zabiłaś tamtych ludzi. Jakich? Zabiłam ich, żeby przeżyć. Mam wrażenie, że ty podobnie. O! Co ty na to? Od jak tu są? Najwyżej. Od kilku dni. Intruzi uwięzili wielu naszych ludzi. Powinnaś stąd odejść, zanim będzie za późno. Nie mogę. Szukam tu czegoś ważnego. Oni też. Jeśli jeszcze raz cię tu spotkam, skończysz ze strzałą wbitą w gardło. To ona mnie każe, czy co? Jesteśmy po tej samej stronie. Mam nadzieję, że ci to udowodnię. Co tam się dzieje? Jej nie ma. Tak czułem! Jak zawsze jakaś poza się odwraca, to tamty już nie ma jak w Batmanie. No nawiązanie do Batmana też tak unikał zawsze. Komisarz Gordon się na chwilę obrócił, to ten już zniknął. Ludzie. Szerega wroga wkradnie się do starej bazy radzieckiej. Jakby byli tu od bardzo dawna. Żyjąc w izolacji przez... Dobra, spokojnie. Nie było nic do użycia. Ani umiejętności, ani wyposażenia chociażby jakiejś broni. Także zostawiamy sobie to ognicho. I dopiero w kolejnym odcinku pociśniemy dalej. Jak wam się odcinek podobał, piszcie w komentarzach. Czy czekacie na kolejne odcinki z tej gry? Ja na razie się z wami żegnam, trzymajcie się. Na razie, cześć.